Cześć i czołem, witamy na Izbie Otrzeźwień. Jak widzicie, jest ze mną Paweł, który przyjechał z Czech. Drugi raz. Pojawił się. Drugi raz w tym miesiącu. Przyjechałem jeden raz w tej samej koszulce. To jest nagrywane, to jest dwa miesiące później już, wiesz, ludzie. Tak naprawdę to nie. To nie jest nagrywane jedno po drugim, tylko przyjechałem, ja po prostu mam jedną koszulkę i Piotrek też tak. Nie stać go. No, nie no, da. Bieda. W kraju polskim i czeskim. Ale za to dzisiaj degustacja na bogato, bo testujemy imperialny porter bałtycki z dodatkiem syropu klonowego z Beer Labu. No i na tą degustację, powiem szczerze, czekałem z taką nadzieją, że może Paweł kiedyś wreszcie tutaj się pojawi, bo jednak jest to duża flacha. Jest to 750 ml, a kosztowało 18,50, więc jeżeli to będzie dobre, to cebula deal, Pawle. Za 750 ml porteru bałtyckiego 18,50 to jest dobra cena. To jest dobra cena, bardzo dobra cena, wręcz okazyjna, więc zobaczymy, jak to będzie w smaku. A więc przeczytamy od razu tutaj, co mamy na etykietce, żeby nie przedłużać. Ekstrakt 24, objętość alkoholu 9,5%, warka 1/2019. No i tutaj mamy datę ważności do 14 marca 2021 roku, także pijemy 2021, nie 2021. Także pijemy tutaj dużo przed terminem. No i przeczytajmy skład. Składniki: woda, słody jęczmienne, wiedeński, monachijski, caramel sweet, karamunisz, karafa, specjal, typ pierwszy, kara aroma, syrop klonowy, chmiel, marynka. O proszę, podali chmiel. Na początku nie zauważyłem, ale jest w nagasie. Drożdże W34/70. Butelka bezzwrotna, nawet tutaj zaznaczone, co się w krafcie, czego się w krafcie nie spotyka właściwie. Piwo pasteryzowane, ciemne, niefiltrowane. Także myślę, że nie przedłużamy. Jaka butelka jest, każdy widzi. Pawle, otwieraj. Dobra, jasne. Otwieraj. Ja piwa nie otworzę, no człowiek. I nalewaj. Nie. Ja otwieram, ty nalewasz. Ja nie umiem otwierać. Zapomniałem, jak to się robi, naprawdę. Paweł trochę zdziczał w Czechach. Gdzieś gania po lasach. Mam blog w lesie, halo. Nie wiem nalewać takich wielkich butelek. Piotrek, czyli halary. Niestety, no ja mam... Wiesz, że ja nie umiem pić z tego typu szkła. To trzeba się nauczyć. Trzeba. Ja piję piwo ze szklanki bądź z kufla. W ogóle wiesz, co fajnego kupiłem? Kufel. Litrowy. O proszę. Nawet więcej. Mam jeden litrowy, a jeszcze mam jeden półtora litrowy. Jeszcze jeden półtora litrowy, taki wielki kufel. Piwo rodzinny. O proszę. Taki rodzinny półtora litrowy kufel. Piwo mamy już nalane, butelkę odstawiamy oczywiście. Powiedzmy, że niewiele z niej było. Jednak to duża flacha. Proszę Pawle. Bierzemy kieliszki. No i sprawdzamy barwę. Barwa taka ciemnobrązowa, lekko przezroczysta, jak widzicie tutaj przy nóżce, są lekkie prześwity. Piana taka jasno-beżowa, średnio obfita, właściwie mało obfita, grubo i średnio pęcherzykowa. Także barwa myślę, że tutaj jest ok. Paweł pewnie niewiele się odniesie do tego tematu, ale może coś więcej powie o zapachu. Wąchamy. Zawsze mogę zrobić głupią minę. Nie, oszczędźmy tego. Widzą. Gorzkie? Takie, znaczy gorzkie. Paloność. Jest paloność. Czekolada. Czuć też ten syrop klonowy w tle. Zaleciały mi też takie nuty takich lekkich orzeszków. Przeziem? Nie wiem, orzeszków tam nie jadłem. Takich lekkich orzeszków ziemnych, szczerze mówiąc, mi zaleciało. Takie... Zapach generalnie dość słodki, mieszający się z tą taką palonością, aczkolwiek nie jest ona aż taka nachalna, ładnie się z tym wszystkim komponuje tutaj moim zdaniem. Zapach jak najbardziej... No fajne, inne. Ciekawy. Lekkie kakao też tutaj wyczuwalne.
O, to jest to, tak. Właśnie. To jest taki czekolada. Tak, lekkie kakao. Właśnie, czułem, jak smakuje taka czekolada na ciepło, którą się robi czasami zimą. Coś w tym jest, aczkolwiek nie jest to aż taki... To jest aż to. Tego typu zapach, aż taki słodki moim zdaniem. I to właśnie by troszkę tak... No, powiedzmy, taki, że podobny zapach. No, tak troszkę tak podobny, no. Moim zdaniem, tak jak mówię, paloność, czekolada, ten syrop klonowy, lekkie takie orzeszki i gdzieś dopiero później to wszystko tak, jak się wącha dobrze, to wychodzi to kakao. Mhm. Na takim ostatnim planie nie jest ono takie... Oczywiste, ale zapach przyjemny. Sprawdźcie smak, Pawle. Dobra, to na zdrowie. Na zdrowie. Powiem tak. Czuć alkohol przy pierwszym łyku. Czuć, że ma to rzeczywiście te 9,5%. Zaraz wezmę jeszcze drugi łyk. Teraz już mniej. Leciutko grzeje w przełyk, ale to tak słownie leciutko, teraz już nie jest źle. W smaku idzie to w takie nuty czekoladowo, trochę takie waflowe. Taki lekki wafelek jest wyczuwalny, nie wiem czy to czujesz, Pawle. Nie wiem, czuję na pewno taką czekoladę, troszkę jakiejś właśnie takiej kawy, nie wiem, jakaś mieszanka tego typu rzeczy. Kawa także wyczuwalna. Gdzieś nie wiem, jakiś bym miał suchy posmak po tym. W sensie, że jakby mi się robiło nagle sucho w ustach. Po takim łyku. No tak. Przez tą ilość alkoholu, jaka jest mimo wszystko. Piwo jest lekko rzeczywiście takie... Czuć alkohol. Ściągające. Czuć alkohol i tak jakby, nie wiem, jakbyś sobie wypił jakiegoś... te wódki barwańskie czy coś takiego, które mają tam ileś procent i ten alkohol niby ma być wyczuwalny. I to właśnie w taki sposób czuć to piwo momentem, ale mimo wszystko nie jest to jakieś negatywne uczucie, tylko inne, fajne. Fajny smak. Powiem Ci szczerze, że to jest takie wrażenie odsłodowe. Te słody właśnie palone powodują takie prawdopodobnie wrażenie, o którym mówisz. Ja tutaj osobiście mogę powiedzieć, że na pewno mamy na pierwszym planie czekoladę. Alkohol rzeczywiście jest lekko wyczuwalny, aczkolwiek też pojawiają się takie nuty kojarzące się z takim lekkim wafelkiem rzeczywiście. Takie lekko wafelkowe. Mamy kakao. Ten syrop klonowy, powiem szczerze, że jest tutaj bardzo słabo wyczuwalny, aczkolwiek gdzieś w tle da się go wyczuć na takiej zasadzie już bardziej autosugestii, że się do tego bardziej zmuszasz, tak? No, że to jest dodatek syropu klonowego, no rzeczywiście coś takiego jest. Ale powiedzmy, jakbyśmy zasłonili etykietkę, nie wiedziałbym, że to jest dodatkiem syropu klonowego, to powiem szczerze, miałbym z tym problem. A propos tego wafelka, o którym wspomniałeś, wiesz co, tak poczekałem sobie chwilkę i faktycznie po chwili czuć tak, jakbyś miał ten posmak, jakbyś zjadł właśnie taki wafelek kakaowy. Mhm. Po chwili jakbyś zjadł sobie dokładnie taki wafelek kakaowy, i tak wiesz, i masz ten posmak tak w lepo. No faktycznie. Powiem wam szczerze, że to piwo fajne. Przypomina mi bardziej stout z piwojada. Bodajże muffin chyba się nazywa. Piwojad muffin. Być może coś pomyliłem z nazwą w tym momencie, bo jak wiecie, z moją pamięcią jest różnie, ale piłem kilka razy to piwo i to jest właśnie taki bardzo, bardzo podobny profil tego piwa. Bardziej taki, bym powiedział tutaj, szczerze mówiąc, stoutowy niż porterowy, aczkolwiek nie jest to też złe piwo moim zdaniem. Za taką cenę, za 750 ml można to przemyśleć, aczkolwiek rzeczywiście tego syropu klonowego tutaj nie wyczuwam, także... Ale bez tego syropu klonowego to jeżeli jest chodzi to o to, to, no to jest słabo, to na pewno nie, ale tak ogólnie, jak miałbym podsumować, myślę, że te 18,50 to jest taka no, adekwatna cena do jakości. Tym, jeżeli chodzi o to piwo. Także Pawle, ty jesteś na tak, rozumiem. Jestem na tak, jeżeli miałbym na przykład tobie kupić piwo na urodziny, myślę, że śmiało to, jak gdybyś tego piwa nie znał wcześniej, myślę, że mógłbym je kupić i nie byłbyś zawiedziony. Myślę, że
Niezupełnie byłbym zawiedziony, więc powiem tak, ja jestem na tak, ale z takim sporym ale, ponieważ za tą cenę moim zdaniem to piwo jest ok, aczkolwiek spodziewałem się tego syropu klonowego w smaku rzeczywiście, że będzie to takie trochę słodsze, trochę słodszy porter z tym wyczuwalnym syropem klonowym. A tutaj zupełnie tego syropu klonowego nie czuć, także w tym kontekście czuję się zawiedziony, ale ogólnie myślę, że jest to piwo akceptowalne, powiem tak. Taka cena w sam raz moim zdaniem, mimo wszystko. No także jeżeli na przykład piliście właśnie imperialny porter z syropem klonowym z Beer Labu, no to oczywiście z Beer Laba raczej chyba powinno się mówić, to oczywiście dajcie nam znać w komentarzach. No i to by było chyba na tyle w tym odcinku. Swoją opinię przedstawiliśmy, także żegnamy się z Wami. Trzymajcie się, do zobaczenia. Do następnego.